No i siemandero. Dzisiaj trochę zmieniam sobie zajęcie. Na razie sobie blacharkę. Zrobię sobie przerwę z blacharką, bo już mnie trochę to znudziło. Wiecie, to szlifowanie, czyszczenie. Lampy, tak jak mówiłem, też muszę doprowadzić do ładu. Więc taka zmiana. Dzisiaj sobie porobię te lampy. A, bo widzę wam też drugi odcinek już się, blacharka wam się znudziła. To zapodam wam film. Trochę inny. Raz, że ja sobie odpocznę od tematu blacharki. No i wy też odpoczniecie od tematu blacharki. No lampy też trzeba zrobić. Jak już mam rozebrane wszystko, no to nie byłoby sensu, żeby tego nie zrobić, tak? Także teraz sobie matuję to papierem 400. Kiedyś już tak robiłem. Kilka lamp w Mercedesie robiłem w taki sposób. Okularniku w Ektrzece robiłem. I efekt był super. Także mam nadzieję, że i tym razem się to uda zrobić. Na razie z grubsza zbieram powiedzmy starą powłokę, która się już zuszczyła, bo generalnie się rozchodzi o to, że te lampy jak wychodzą z fabryki, to one są pokryte też jakimś lakierem bezbarwnym czy coś takiego, o tym się nie mówi, jakąś powłoką. Także trzeba teraz te wszystkie resztki starej powłoki zedrzeć, zeszlifować rysy. Także na bogato lecimy 400 papierem, żeby zebrać część materiału. I potem będziemy pomalutku zmieniać gradację. 800 na mokro potem pójdzie. Potem 1200. 2500. I na końcu pójdzie lakier bezbarwny klar. Także zaraz pewnie tam ponapisujecie, że polerować trzeba lampy, polerować. Słuchajcie, z tym polerowaniem, jak przerabiałem temat, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, nie wiem, czy tam wszyscy oglądali, czy nie, te lampy były polerowane przez tego pseudoblacharza. No i wiadomo, to takie polerowanie daje efekt na krótko, a ja się przekonałem, że jak robię to w ten sposób właśnie, szlifując poprzez odpowiednie gradacje, od 400 do 2,5, potem nakładam klar, to naprawdę długie lata, to potem jest jak należy, nie? Że to po prostu nie płowieje. No jest trochę zabawy, ale tak jak mówię, jak już zdemontowane, to trzeba jechać z tym koksem. Nie ma co się tam za bardzo rozczulać. Także co, ja sobie tu będę pracował. I zobaczymy się później. No i dobra. Tak to wygląda po 400. Co ten Podgórzyński zrobił? Idiota. Zniszczył lampy. No. Kiedyś nagrywałem właśnie też proces taki regeneracji lamp. To tam też tam ale pisali w tych komentarzach. Podgórzyński nie umie szlifować, będą rysy jakieś tam coś, źle szlifujesz, nie takimi ruchami. No i potem polakierowałem te lampy w tej Wektrze, nagrałem kurde efekt końcowy, że lampy wyszły jak lustro, nówki sztuki jak z pudełka wyjęte prawie, że nie było nikogo chętnego, żeby powiedzieć, jednak miałeś rację. Znaczy w sensie od tych, co tam się pruli, że źle szlifowane lampy, nie? Bo oczywiście większość ludzi mówiła, że zajebiście, nie?
Kurwa. No i dobra. Teraz lecimy na mokro. 800. Tak, właśnie. Po 400 wygląda tak. Dramatycznie, co? No, no tak właśnie. Ludzie powiedzą, co ten Podgórzyński robi? Popsuł lampy. No jest to taka trochę żmudna robota, ale kurde, tu jakaś plama została. Ciekawe, czy to się zedrze tym papierem. Czy nie trzeba będzie 400 jeszcze raz poprawki robić. Teraz dopiero zauważyłem. No zobaczymy, jak to będzie. Nie no, są jeszcze rysy, cholera. Ciekawe, czy ja to wyciągnę 800, czy nie. No nic, spróbuję. Jak nie zniknie po 800, to trzeba będzie osuszyć tą lampę i jeszcze więcej zebrać 400. No niestety. Się obada później. Może to wybierze. I tak to się robi, taką lampę. Dobra. Na razie pauza. No i tak to wygląda po 800. Co prawda ta jest mokra. To wygląda tak jakoś. A ta jest prawie sucha. No prawie sucha. To tak to wygląda po 800. Teraz kurwa 1200 lecimy. No jest trochę roboty przy tym. Już siedzę przy tych lampach jakieś, ja wiem, za 2 godziny. Także jest trochę zabawy. No ale efekt, mam nadzieję, że będzie taki jak zwykle, czyli zajebisty. Tak jak mówię, już kilka razy taki zabieg robiłem, nie? Na tych plastyczanych reflektorach. Także wziąłem sobie, wiecie co? No bo wiadomo, tu jest tam powiedzmy 14-15 stopni w tym warsztacie teraz. Woda zimna. Ręce grabieją, to sobie wziąłem, podgrzałem trochę wody w czajniku, dolałem gorącej wody do tego wiaderka i mam elegancko cieplutką wodę. Od razu się lepiej robi, palce nie grabieją, także tak będziemy jechać dalej z tematem. No. No i tak, 1200 lecimy, a przy okazji można sobie oglądać live'a przy robocie. No, tylko tu zamknijcie od środka. Gdzie ten okurwieniec się tam patrzy do tyłu? Zamknijcie bramę główną. O, speed service, fajnie sobie posłuchać mądrego. Jak to mówią, lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. No, tak sobie umilamy czas. I lecimy dalej z robotą. Także taka to jest robota. Warto posłuchać ludzi, którzy robią na co dzień robotę. Zawsze to są jakieś, wiecie, jakaś wymiana doświadczeń, tak? Także tak to wygląda. No i dobra, 2000, 1200 gradacja poszła. Teraz lecimy finalnie 2500. Na mokro oczywiście, jak mówiłem wcześniej chyba, czy nie mówiłem. I co?
I potem to trzeba będzie wszystko wymyć, osuszyć, okleić i klarlak na to. Ale to pokażę potem wam. Mam nadzieję. No i co? Mamy zrobione 2500, czyli ostatnia gradacja poszła. No ta lampa jest teraz mokra, to ona wygląda, że jest ok, ale jak wyschnie, to ona oczywiście będzie matowa. To wam potem dogram, jak już wyschną. Jak to wygląda po tej ostatniej partii 2500, znaczy partii gradacji mówię. Teraz co? Porządnie trzeba je osuszyć, te reflektory. Poklejać tej taśmą te wszystkie plastiki z tyłu, te czarne, żeby tego nie zapylić. No i co? Odtłuścić i kładziemy klar. Myślę, że będzie to w miarę dobrze zrobione. Tylko kurde, ta lampa ok wyszła. Ta tutaj, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, nie będzie widać. Tu ma delikatne takie jakieś przebarwienie. Nie mogę tego, kurde, zeszlifować. Próbowałem dwukrotnie 400. Nie wiem, czy to jest od środka, czy co jest grane. No, w kamerze tego nie będzie widać, tego takiego cienia delikatnego. No ale no trudno. Jednak to jest po prostu tylko taka, wiecie, takie odświeżenie. To nie będzie nowa lampa oczywiście, ale będzie wyglądała jak nowa. Prawie jak nowa, no. Także na pewno będzie 100 razy lepiej niż było wcześniej. No ale to dobra. Teraz osuszamy te lampy. Oklejamy, odtłuścimy później porządnie ekstrakcyjną i będziemy kłaść lakier na to wszystko.